Dlaczego mam zieloną wodę w basenie? Zielona woda oznacza, że masz w basenie glony. Rozmnażają się one w wodzie, która nie jest prawidłowo dezynfekowana i filtrowana. W wodzie o temperaturze do 24 stopni Celsjusza stosuj zalecaną na opakowaniu dawkę algenu, czyli środka zapobiegającego tworzeniu się alg w wodzie. W przypadku temperatury wyższej niż 27 stopni Celsjusza dawkę należy podwoić. Przypominamy, że chemię basenową należy stosować bez względu na to, czy używasz basenu, czy też nie. Ważne jest, by filtracja była włączona przez 24 godziny na dobę. Unikniemy w ten sposób namnażania się glonów, co ma miejsce głównie w wodach stojących. Dlaczego mam mętną, mleczną wodę w basenie, a ściany i dno są szorstkie? Mętna woda jest wynikiem wytrącania się wapnia. Może być to także spowodowane niewłaściwą wartością pH wody. Zjawisko to często jest spowodowane napełnianiem basenów wodą ze studni. Nasza firma zaleca korzystanie z wody sieciowej, która jednak również może być bardzo twarda. To także spowoduje osadzanie się kamienia na ścianach basenu. Jeśli wiesz, że masz twardą wodę, to warto jest założyć filtr na instalacji wodnej w domu i dodatkowo regularnie utrzymywać pH wody w basenie na poziomie 7. Stosuj też odpowiednie środki do regulacji twardości wody, takich jak Calcinex lub calzesta. Złogi wapienne na dużych powierzchniach, takich jak basen, w gorącym, wilgotnym otoczeniu stwarzają idealne warunki dla rozwoju bakterii. Jaki jest sposób likwidacji problemu z mętną wodą w basenie? Przede wszystkim utrzymuj wartość pH wody na poziomie między 7 a 7,4 oraz napełniaj basen wodą z sieci. Ewentualne osady usuwaj z basenu za pomocą odkurzacza. Ważne jest również usunięcie cząstek, które są dokładnie rozpuszczone w wodzie, czyli soli, kwasów, zasad, aminokwasów i mocznika. Możesz do tego wykorzystać środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH. Jego działanie polega na minimalizowaniu zmętnień w wodzie. Preparat powoduje łączenie się zanieczyszczeń w większe skupiska, które mogą być wyłapywane przez złoże filtrujące. Większe zanieczyszczenia osadzające się na dnie basenu usuń odkurzaczem podłączonym do skimera. Ważne! Szlauch odkurzacza nie może zawierać w sobie powietrza, aby nie zapowietrzyć pompy. Odkurzacz ręczny za pomocą pompy weźcie zanieczyszczenia. Filtracja podczas odkurzania cały czas powinna być ustawiona na funkcji filtern, czyli filtrowania. Po skończonej pracy należy na filtracji przełączyć funkcję na backwash, rückspülen, czyli płukanie wsteczne. Uwaga! Przed przełączeniem funkcji na filtracji nie zapomnij wyłączyć pompę. Podczas płukania wstecznego złoże oczyści się z zanieczyszczeń, które zostały wessane przez odkurzacz i osadziły się na złożu filtrującym.